Nadbałtyckie Centrum Kultury ma zaszczyt zaprosić na kolejny wywiad, ostatni już w tym roku, profesora Andrzeja Januszajtisa z cyklu Gdańsk i Europa, tym razem pod tytułem Gdańsk i państwo Habsburgów. Zapraszam. Witam serdecznie. Gdański monarchia Habsburgów. Tytuł może zaskakiwać, bo gdzie Gdańsk, a gdzie Habsburgowie? Przecież Habsburgowie dla przeciętnego Polaka to jest oczywiście Wiedeń, to jest Austria, no może ewentualnie Austro-Węgry, część Bałkanów, no oczywiście przed I wojną światową należała do nich Małopolska i zachodnia i wschodnia, więc i Kraków i Lwów, no a Gdańsk to całkiem inny rejon. No ale zapraszam do dworu Artusa na początek. Po lewej stronie widzimy piec sławny z 1545 roku. Wysoki na ponad 11 metrów. Zbudowany z ponad 500 kafli. A są to kafle niezwykle ozdobne. Zbudował ten piec Georg Stelzener, Georg to Jerzy, z Dun. Dzisiaj już rzadko się spotyka taką specjalność. Budowniczowie pieców to byli z Duni, ale z Duni mogli też wyrabiać ozdobne kafle, nie tylko do pieców, ceramikę artystyczną. I taki właśnie był Stelzener. Wystawił ten piec za ogromną sumę, 1100 florenów. Floreny były ze złota, to były monety na początku wybijane we Florencji, stąd ta nazwa floreny. Ale na ogół równały się polskiej złotówce, która też teoretycznie była ze złota. 1100 złotych. 1100 złotych to jest prawie 2000 grzywien, no powiedzmy 1500-1600 grzywien. To była suma porównywalna wówczas z budżetem niejednego średniego miasta w Polsce. Olbrzymia suma. Gdańsk był bogaty, mógł sobie dwór Artusa, te ławy, czyli te gildie, no inaczej stowarzyszenia, jakie zbudowały w swoim czasie dwór Artusa, jakie w nim urzędowały, może nie tyle urzędowały, co no, popijały sobie, bawiły się, tańczyły, ale także słuchały koncertów muzyki tak zwanej klasycznej dzisiaj. Już w XVII wieku regularne koncerty. Poza tym omawiano tutaj sprawy gospodarcze, a także polityczne. No i cóż mamy na tym piecu? No wśród tych kafli są kafle portretowe. No tam widać w kącie ten piec, on ma kilka kondygnacji. I na trzeciej od dołu, takiej największej, najszerszej, tam są portrety 11 osobistości, 11 władców Europy ówczesnych i wśród nich Habsburgowie. A więc pokazuję tutaj kafle pary Habsburgów. Karol V, cesarz i jego żona Izabela Portugalska, a niżej pokazuję drugą parę. Anna Jagiellonka, tak, Jagiellonka i Ferdynand Habsburg, brat tamtego Karola. No, przypatrzmy się najpierw pierwszej parze. Karol V, urodzony w 1500 roku, zmarł w 1558, był królem Hiszpanii od 1516 roku, znaczy miał 16 lat, kiedy został królem.
cesarzem rzymskim, to się tak nazywało, to jest cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, ale ono obejmowało także Włochy, Austrię i od 1519 był cesarzem. Jako jedyny z władców ówczesnych abdykował dobrowolnie w 1556 roku, na 2 lata przed śmiercią. Jego żoną była Izabela Portugalska, 1503-1539. No, żoną była od 1526 roku. I to właśnie oni są na tamtej parze kafli w naszym piecu i także na kilku innych, bo mistrz sobie ułatwił robotę. Tych kafli tam jest kilkadziesiąt, a pokazują zaledwie 11 postaci, więc powtarzają się te postaci, tylko w różnych kolorach. Te same stroje, ale różne kolory. No a ta druga para to jest Anna Jagiellonka, 1503, a więc rówieśnica tej Izabeli, umarła w 1547. To była córka Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier. Ten Władysław to był syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety z Habsburgów, ale jeszcze o nich będzie mowa. Od 1521 roku była żoną Ferdynanda, właśnie młodszego brata tegoż Karola. Urodziła, no fraszka, 15 dzieci, w tym Maksymiliana, który później pretendował do tronu polskiego razem z Batorem, przeciwko Batoremu. A poza tym jej córkami były także dwie kolejne żony Zygmunta Augusta. To była Elżbieta i Katarzyna. A Ferdynand Habsburg, urodzony w 1503, zmarł w 1564, no już w 1521 został arcyksięciem Austrii, w 1526 królem Czech, Węgier i Chorwacji, a od 1531 był królem niemieckim, takie były tytuły. No a po abdykacji i po śmierci Karola V, swego brata, został cesarzem rzymskim. Tak więc mamy Habsburgów na piecu przedstawionych przepięknie w artystycznej ceramice. Kim byli ci Habsburgowie? No Karol V, kiedy został tym cesarzem, to mógł powiedzieć, tak jak w swoim czasie Król Słońce, że w jego posiadłościach nie zachodziło słońce, no bo po prostu jak na wschodzie zachodziło, to na zachodzie akurat wstawało, czyli cały czas gdzieś nad jego włościami słońce świeciło. Oczywiście to jest lekka przesada, bo jeszcze pozostaje cała półkula wschodnia, Azja i tamte tereny, gdzie on akurat nie władał. No tu mamy rozwój przedstawiony, to znaczy w czasach jego panowania i kolorami są zaznaczone różne państwa, także państwa wrogie Habsburgom, na przykład Anglia była wroga. No jak widać tutaj mamy i w Europie liczne posiadłości i w Ameryce całej, i południowej, i środkowej, Meksyk na przykład, także w północnej. My rzadko pamiętamy, że Kalifornia należała do Hiszpanów. On po prostu jako król Hiszpanii, a wcześniej był królem Hiszpanii niż cesarzem, władał także terenami odkrytymi przez wielkich konkwistadorów i potem należącymi do Hiszpanii. Tu widać także na tej mapce, że nawet w Brazylii Hiszpanie początkowo lądowali. No przypomnę tu postać naszego
admirała, który tam wtedy dla Holendrów, nie dla Hiszpanów, akurat też próbował Brazylię zdobywać, Arciszewskiego oczywiście. Ale Habsburgowie zaczęli się od Austrii i na tej mapce widzimy rozwój ich władztwa od tego czerwonego terenu, czy część Austrii, poprzez ten taki szaro-niebieski, dalsza część, Dolna Austria, Górna Austria, także tereny pobliskie, potem u góry Czechy, wszędzie są dodane daty, potem mamy Węgry, mamy na zachodzie Belgię, czyli południowe Niderlandy, one należały do Hiszpanii, w tym sensie do Habsburgów. No i również we Włoszech cały szereg posiadłości, a także już po rozbiorach Polski, po prawej u góry na żółto zaznaczona właśnie Małopolska, czyli tak zwana Galicja, a po trzecim rozbiorze nawet spora część centralnej Polski, która dopiero w czasach napoleońskich została odbita. No ale mówiłem też, wspomniałem o Kazimierzu Jagiellończyku i jego żonie Elżbiecie Rakuszance. Dlaczego Rakuszance? Ano bo Austrię nazywano Rakuzami, a więc Austriaczka to była Rakuszanka w dawnej polszczyźnie. Ona była niesamowita osoba. Wyszła za mąż za Kazimierza Jagiellończyka 10 lutego 1454 roku, czyli w 4 dni po inkorporacji Prus przez króla do korony polskiej. A więc w czasach, kiedy zaczynała się wojna 13-letnia. No chodzą różne legendy, według opowieści ówczesnych nie grzeszyła urodą, także podobno jak ją król pierwszy raz zobaczył, to pod jakimś pretekstem podobno 3 dni gdzieś znikł i dopiero potem pojawił się z powrotem. Ale nie przeszkodziło to, że przez 38 lat to małżeństwo było dobre, no nie mówiąc o dzieciach. W małżeństwie dostojników, takich właśnie władców, jest bardzo ważne, żeby były dzieci. I tych dzieci było 13. A wśród tych 13 dzieci, 4 synowie zostali królami. A więc ten Władysław, o którym mówiłem, królem czeskim, węgierskim, no a potem 3 było kolejnych królów polskich. To był oczywiście Jan Olbracht, po nim Aleksander, a po nim Zygmunt, później nazywany Starym, bo kiedy urodził mu się Zygmunt August, kiedy już był młodzieńcem, jego żona Bona Włoszka wymogła, żeby koronować królewicza na króla jeszcze za życia jego ojca. Także w tym czasie no, trzeba było odróżniać, bo jeden był Zygmunt, drugi był Zygmunt August. No to na tego ojca mówiono Zygmunt Stary. I pod tą, z tym przydomkiem przeszedł do historii jako jeden z naszych najlepszych królów. No, Polska była wtedy prawdziwą potęgą. Więc 4 królów, ale był też syn 5, Fryderyk, który został kardynałem. Przedtem był arcybiskupem gnieźnieńskim, był prymasem Polski. A jeszcze jeden, Kazimierz, młodszy, został świętym. Był kanonizowany oczywiście po śmierci. Jest patronem Litwy, pochowany tam, no bo to wszystko byli książęta
litewscy jednocześnie z tytułem króla polskiego był tytuł wielkiego księcia litewskiego. Elżbieta Rakuszanka. I znowu wróćmy do dworu Artusa. Tam jest taki fryz na wschodniej ścianie w ławie malborskiej, bo te poszczególne korporacje mieszczańskie nazywały się ławami, jednocześnie miały swoje ławy, swoje wydzielone siedziby w dworze Artusa. I to była ława malborska, więc kultywowali historię walki z krzyżakami, zdobycia Malborka i pokazują triumf Kazimierza Jagiellończyka właśnie po zdobyciu Malborka. No i jest to dzieło dużo późniejsze, 1585 rok, a więc ponad 100 lat później niż działy się te rzeczy, wielka wojna z zakonem krzyżackim. No ale oczywiście pokazał techniką taką właściwie bez kolorów. No jest tu tylko złocenia i odcienie, powiedzmy, szarości. Pokazał czterech synów królewskich jako królów na koniach za kolasą, w której jedzie sam Kazimierz Jagiellończyk, tutaj nie pokazuje, a za nimi tam dalej z tyłu też na koniu jakiś jegomość w kapeluszu kardynalskim, czyli właśnie kardynał Fryderyk. Fryderyk Jagiellon, ale z matki Habsburżanki oni wszyscy byli. Dodam tylko, że jest to czysta fantazja, bo żaden z tych synów nie mógł uczestniczyć w takim triumfie po zdobyciu Malborka czy w jakimś wjeździe uroczystym Kazimierza do Gdańska, bo jeszcze nie było ich na świecie, ale tutaj ich pokazano. No mamy koneksje z Habsburgami bardzo liczne i z ich krajami. Oto na przykład Zygmunt III Waza, król tutaj, jak go przedstawia jeden z obrazów w katedrze, w archikatedrze oliwskiej. No dałem daty, urodził się w 1566 roku, zresztą był synem Jana Wazy, szwedzkiego króla i Katarzyny Jagiellonki. No a od 1587 roku był królem Polski, od 1592 królem Szwecji. Wprawdzie królestwa w Szwecji nie potrafił utrzymać, bo również pod wpływem żony bardzo mu zależało, żeby Szwecja pozostała katolicka i zwalczał protestantyzm, a większość ludzi jednak była skłonna do protestantyzmu tam w Szwecji i wobec tego w 1597 roku, 99 musiał Szwecję opuścić, bo by go tam po prostu zamordowano. No nie wyrzekł się tytułu króla Szwecji aż do końca życia. Zresztą to była taka jeden z pretekstów do późniejszych wojen ze Szwecją. W czasach Zygmunta III jeszcze nie takich groźnych. Ale jego żony, obydwie, pochodziły z Habsburgów. Pierwsza, Anna, no, urodzona w 1573, ona zmarła w 1598 po urodzeniu dziecka, piątego dziecka. No niestety z tych wszystkich dwóch synów i trójki córek tylko jeden syn dożył dorosłości i to był późniejszy król Władysław IV. Więc to była Anna. Natomiast po jej śmierci w 1605 roku
ożenił się Zygmunt III z Konstancją, jej siostrą. Ze szwagierką się żenił. No to są daty 1588-1631. Urodziła 5 synów i 2 córki. Jak widać, te królowe wiedziały, znały swój obowiązek. Dzisiaj patrzymy na to trochę z przerażeniem. Ale wymieniam tutaj jedno, bo to też są kontakty z Habsburgami, ale co Gdańsk z tym ma wspólnego? No przypomnę, że król Zygmunt III najczęściej odwiedzał Gdańsk ze wszystkich królów polskich, bo był tu 7 razy. Były nawet takie plany, gdyby się udało Szwecję utrzymać, żeby Gdańsk był stolicą całego tego wielkiego państwa polsko-szwedzkiego, jeszcze z ogromnymi posiadłościami na wschodzie Wielkiego Księstwa Litewskiego i całej Rusi sięgającej aż pod Moskwę. Zresztą za jego czasów przecież Moskwa była zajęta przez polskie wojska. Krótko, ale była. Natomiast, tak jak mówię, bawił w Gdańsku i jest taki opis, że odwiedził posiadłość na nowych ogrodach należącą do Szpajmana, Jana Szpajmana, tego, który zbudował sobie złotą kamieniczkę, burmistrza, bogacza. I tutaj pokazuje plan, prawdę późniejszy, z 1717 roku. To jest mapa, plan wodociągów gdańskich w tym czasie. Pokazuje nowe ogrody, widać u góry w poprzek. To dzisiejszą ulicę, wtedy po prostu taką drogę wśród uroczych letnich posiadłości gdańszczan. Wszystkie te działki są wąskie i głębokie, prostopadłe do tych nowych ogrodów. I widać też te cienkie linie przedstawiają rury wodociągowe, a te rozmaite punkty w większości tutaj przedstawiają fontanny. Na całym tym terenie były 33 fontanny w ogrodach. Nie wiem, który należał do Szpajmana. Trzeba by posiedzieć w archiwum i do tego można dotrzeć. Ale przytoczę opis. 8 lipca. Na 8 dzień król wraz z królową i młodym królewiczem, właśnie Władysławem, bawili z wizytą u burmistrza Szpajmana w jego ogrodzie. Kąpali się też w jego łazienkach, które im się bardzo podobały ze względu na wodotryski w łazience i oglądali je z wielkim zadziwieniem, a wszystko było bogato i okazale przyrządzone z pachnącymi wodami, kwiatami. Król sam się wielce uradował i dopiero nad ranem o 2 godzinie wrócili do miasta. Tak donosiła później berlińska gazeta. No jedna z pierwszych w świecie. Wcześniejsze gazety miał między innymi Gdańsk, bo ta w 23 dopiero co była założona, natomiast Gdańsk miał już w 1618. A gdańskie te nowiny tygodniowe były 6. gazetą w Europie. Pierwsza była gdzieś w Strasburgu niewiele wcześniej. No więc mamy tutaj relację gazetową o kąpieli króla i jego żony Konstancji już tej drugiej w łazience w letniej posiadłości Szpajmanów na nowych ogrodach. Te wodotryski to prawdopodobnie były prysznice już jakoś zrobione. No to jest dużo sposobów
były takie, że na przykład pociągało się za łańcuszek i wtedy woda z góry tryskała. Być może była to ciepła nawet woda podgrzewana, a więc rzeczywiście zadziwienie było wielkie. Drodzy Państwo, do innej pani, która z rodu Habsburgów pochodziła, przejdziemy. To jest Maria Teresa, urodzona w 1717, zmarła w 1780. Od 1745 roku była cesarzową Austrii, no nie tylko Austrii, ale w każdym razie cesarzową. No pamiętam, byliśmy kiedyś w Wiedniu i w tym wspaniałym pałacu z ogrodami jest wystawa, są meble, są portrety, prawie wszędzie Maria Teresa, tak jakby u innych nie było. I oprowadzała nas, mówiąca po polsku, przewodniczka, i co chwila pokazywała Marię Teresę, aż w końcu nie wytrzymałem, powiedziałem: dla was to jest wielka władczyni, a dla nas jest to cesarzowa, która dokonała rozbioru Polski razem z Fryderykiem Wielkim, więc my aż tak wielkiej admiracji dla niej nie mamy. No więc przestała ją wtedy tak wychwalać, ale opowiadała różne ciekawe rzeczy. No ale znowu, Maria Teresa, cesarzowa Austrii w Wiedniu, co to ma wspólnego z Gdańskiem? A jest taka pamiątka, zresztą dowolna, zresztą przypadkowa, niezamierzona. Mianowicie w Katedrze Oliwskiej mamy ołtarz, jest to ołtarz Zwiastowania Pańskiego z 1635 roku. On stoi w północnym ramieniu transeptu. Tam na ścianie północnej, bo na ścianie wschodniej jest ten dawny, główny ołtarz, bardzo zresztą ciekawy i cenny. No to jest jeden z wielu ołtarzy, ale nie wiemy nawet, kto był jego autorem. Być może ksiądz Iwicki to wie, my nie. Ale jeżeli przyjrzymy się w skrajnej kolumnie marmurowej po prawej stronie, ja tam strzałką pokazuję, wyraźnie widać postać jakiejś damy, oczywiście w jakimś takim jakby welonie na głowie, no w stroju przejrzystym. To jest przypadkowy układ żyłek na marmurze, zresztą pochodzący z czasów, kiedy Marii Teresy nie było jeszcze na świecie. Ale w Gdańsku mówiono, że to jest Maria Teresa Habsburg. Zresztą podobno na tych kolumnach jest też Fryderyk Wielki, ale ja go jakoś dotąd nie znalazłem. Proszę Państwa, włości Habsburgów to także Śląsk. Śląsk aż do połowy XVIII wieku należał do Habsburgów, dopiero potem Prusy w wojnie odbiły Śląsk Habsburgom. I tam w Bolesławcu urodził się, przepraszam, źle mówię, nie w Bolesławcu, o Śląsku powiem jeszcze później. Tutaj mówię o Austrii, więc rdzennym kraju Habsburgów, i w Feldkirch w Austrii urodził się Joachim Rettig. Urodził się w 1514 roku. Był niezwykle zdolny. On właściwie nazywał się Izerin po ojcu, ale ojca skazano na śmierć za czary i wobec tego
chłopiec nie mógł używać nazwiska ojca, bo ono było wyklęte. Wobec tego przyjął sobie pseudonim Retyk, Retikus, od łacińskiej nazwy prowincji, w której się urodził. Recja, Retia, a więc Retikus. Studiował w Wittenberdze i jako młody chłopak, 25-letni, został profesorem. Musiał być naprawdę zdolny. Studiował oczywiście astronomię, matematykę przede wszystkim. I wtedy marzenie swojego życia zrealizował. Przyjechał do Fromborka, do Mikołaja Kopernika. I osobiście z nim się zaprzyjaźnił. Wspomagał tę znajomość gdańszczanin, biskup Gize, Tideman Gize, wielki przyjaciel i protektor Kopernika. No on tu przyjechał w 1539 roku, a więc Kopernik był już niemłody. Ale wszyscy słyszeli o teorii, niezwykłej teorii. Nie jest prawdą, że Słońce obiega Ziemię dookoła, tylko odwrotnie. Ziemia i inne planety obiegają Słońce dookoła. To jest wbrew, ja wiem, Biblii nawet. Przecież to jest niesłychane, żeby coś takiego głosić. No ale z drugiej strony to budziło zaciekawienie i wobec tego przyjechał i długo wraz z biskupem Gize namawiali astronoma naszego, żeby opublikować coś, żeby świat się dowiedział o jego teorii. No i w końcu się zgodził na taką pierwszą wstępną informację. Joachim Retyk opracował tę informację po łacinie, nazwał ją narratio prima, czyli pierwsza wieść, pierwsza wiadomość i wystarał się o poparcie tutaj burmistrzów gdańskich, między innymi Jana von Werdena. W Gdańsku istniała od roku oficyna drukarska, nie pierwsza zresztą, ale pierwsza stała oficyna Rodego ze Szczecina. Przyjechał ten Rode i zaczął drukować w Gdańsku. No i pomogło miasto i po roku wyszła w Gdańsku narratio prima, pierwsza wiadomość o teorii Kopernika. I to była zasługa Retyka. Czekając na druk, pewnie się nudził, wobec tego zmierzył deklinację magnetyczną, czyli odchylenie igły kompasu od północy. On jeszcze nie wiedział, że to odchylenie się zmienia w czasie, ale uczeni gdańscy późniejsi mierzyli Piotr Krüger, potem Piotr Krüger razem z jego uczniem, ze swoim uczniem Janem Heweliuszem, a potem wiele razy Jan Heweliusz, który jako pierwszy w świecie odkrył tę zależność i ją w swoich dziełach no, dokładnie podaje wyniki pomiarów. Także dzięki Retykowi i jego następcom mamy w Gdańsku najstarszą w świecie krzywą zmian deklinacji magnetycznej. Ona się zmienia, bo obroty Ziemi nie są regularne. Oś Ziemi wykonuje z jednej strony precesję, tak jak taki bąk, kiedy kończy swoje obroty. Po drugie są dodatkowe małe zakłócenia, tak zwane libracje, pochodzące od innych planet. No i na skutek tego, że ta oś Ziemi tak tańczy, pole magnetyczne, biegun magnetyczny północny też w stosunku do osi Ziemi też
zmienia swoje położenie i raz ta deklinacja jest na wschód, odchylenie tam do 5 stopni, raz na zachód. Oczywiście w toku wieków wykonuje to taką właśnie jakąś jakby sinusoidę nieregularną, ale można ją wyrysować i taką właśnie w Gdańsku mam. Tutaj pokazuję z jednej strony portret Retyka domniemany, bo o ile wiem, portretu rzeczywistego się nie dorobił, a po lewej jest strona tytułowa tej Narratio Prima i pod spodem dodana taka metryczka drukarza. Tam jest napisane wytłoczone w Gdańsku przez Franciszka Rodego 1540. Także Joachim Retyk potem w trzy lata później doprowadził do wydania całego dzieła Kopernika w Nurmberdze, De Revolutionibus, ale to jest osobna historia. Zmieniono tytuł, bo wydawcy nie mieli odwagi dać tytułu, którego by wynikało rzeczywiście, że Ziemia krąży dookoła Słońca, tylko dodali o obrotach ciał niebieskich, żeby to tak troszeczkę złagodzić, ale dzieło wydali i to była też zasługa Retyka. Retyk zresztą pod koniec życia 20 lat przebywał w Krakowie, ale zmarł w Koszycach na Słowacji, wówczas to były Węgry. No a jeszcze przyjrzyjmy się związkom z Augsburgiem. Augsburg jest w Bawarii, na zachód od Monachium, a więc państwie należącym do monarchii, do Imperium Habsburgów. I kiedy powstał pomysł, żeby zbudować fontannę przed dworem Artusa, to oczywiście pierwsza myśl była, żeby pojechać do Augsburga i namówić któregoś z wybitnych odlewników tamtejszych, żeby wykonał te fontanny, oczywiście tu na miejscu w Gdańsku. Dlaczego do Augsburga? Bo Augsburg już wtedy, w 1608 roku, słynął z pięknych fontan. Do dzisiaj Augsburg ma ponad 100 fontan, z tego niektóre są naprawdę arcydziełami. Takim największym mistrzem był Niderlandczyk Adrian de Vries. Adrian z Fryzji, można by powiedzieć. No ale wysłano specjalnie Abrahama van den Blocke, któremu powierzono całe zadanie i on pojechał do Augsburga, żeby zdobyć, żeby jakoś namówić Adriana de Vries, żeby przyjechał do Gdańska za ciężkie pieniądze i wykonał to dzieło. Ale de Vries był cały czas zajęty, zresztą nawet go wtedy nie było w Augsburgu, a jego przyjaciele i inni odlewnicy też stawiali trudności, nie mieli ochoty na ciężki i długą podróż. No jeden tam taki mniejszego rodzaju się zgodził, nazywał się Kracer i przez Amsterdam do Gdańska podróżował, ale w Amsterdamie złamał nogę i kilka miesięcy tam przeleżał, zanim tu przyjechał. I zresztą nic nie zrobił, tylko oczyścił rury, układ rur poprawił. Natomiast nie miał nic wspólnego z odlewem, a więc zaprojektował fontannę i wykonał części kamienne Abraham van den Blocke. Potem wymodelował, czy zrobił model do odlewu Piotr Husen, zresztą zagadkowa postać, ale raczej związana z północną Europą. I potem odlał to Adrian Benning ze słynnej
lud wisarni, oni przede wszystkim odlewali dzwony, ale to jest podobna technika, więc odlał to Bening, ale w 1615 właśnie już była gotowa fontanna, ale wojna, poza tym nieszczelności rur, to wszystko spowodowało opóźnienia i w rezultacie ustawiono już na długo po śmierci Abrahama Vandenblocka, głównego projektanta, w 1633 roku, a pierwszy raz wodą trysnęła 26 marca 1634 roku, tak kronika zanotowała, dla uczczenia wielkiego zwycięstwa i triumfu króla Władysława IV. Cóż to za triumf był? Ano, Rosjanie oblegali Smoleńsk, należący wówczas do Polski, i król z wojskiem odbił, to znaczy uwolnił Smoleńsk od oblężenia. Kiedy wiadomość dotarła do Gdańska, postanowiono pierwszy raz oficjalnie uruchomić fontannę. Ta fontanna zresztą była troszkę inna niż teraz, bo trzon i basen miały trochę inny kształt i były z czarnego, między innymi tufu wulkanicznego, z innego materiału. No ale dzisiejszy wygląd, no oczywiście figura cały czas jest ta sama, dzisiejszy wygląd zawdzięczamy Janowi Karolowi Sztenderowi, który w XVIII wieku wykonał remont i trochę zmienił, no, dodał nowy trzon, basen, dodał figury różnych morskich jakichś postaci. No i trochę zmienił kolorystykę, bo była kolorystyka właśnie czarno, złoto, zielona, bo ta figura Neptuna była zielona, trójząb był złoty, a krata, którą dodano w 1634 roku, była czerwona, malowana na czerwono. Ta krata jest do dzisiaj. Karol Sztender dodał tam polskie orły z datą 1761 roku. No te orły w czasach hitlerowskich wyłamano w nocy i po wojnie trzeba było odtworzyć. Wtedy mówiono, no w kręgach jeszcze nacjonalistycznych niemieckich, że tu fałszuje się historię, bo dodano orły, których nie było. Były i jest mnóstwo zdjęć, które to pokazują. Poza tym trzeba było po wojnie odtworzyć trzon, bo był zniszczony, ona była rozebrana i gdzie indziej ukryta. Czasza pod Neptunem była rozbita na sto kilkadziesiąt kawałków, została sklejona. Na figurze przywrócono listek figowy, który osłania jego męskość, bo wbrew majaczeniom różnych autorów o chorobliwej wyobraźni, ten listek figowy, właściwie to jest płetwa jakiegoś delfina, istnieje już, jest widoczny na sztychach z XVII wieku, nie mówiąc już o przedwojennych zdjęciach, więc jest to absolutne kłamstwo, wymysł, że po wojnie, w czasach wstydliwych PRL-u, nie wiem od kiedy to PRL było takie wstydliwe, dodano listek figowy, prawda, a on był nagi. Inna rzecz, że jest Neptun w Augsburgu, ja go tu pokazuję po prawej. Zresztą zagadkowa fontanna, o której prawie nic nie wiadomo, poza tym, że istnieje co najmniej od 1530 lat, a więc starsza od naszej o wiele. I tam rzeczywiście Neptun jest goły, ale to jest zupełnie inna historia. Proszę Państwa, za Augsburgiem
z Augsburgu. Augsburga mamy dzisiaj też inne powiązanie. Mianowicie zegar groblowy. Zbudował go w 1637, wykończył, bo dostał zlecenie w 1634. Hans Konrad Młodszy, właśnie z Augsburga, z tym, że on od 1633 roku był już w Gdańsku, zamieszkał w Gdańsku. Dlaczego? Co go skłoniło, żeby z tego Augsburga do Gdańska przyjechać? No po prostu konkurencja. W Augsburgu działało wówczas równocześnie 40 zegarmistrzów, a w Gdańsku tylko 6. Nie trzeba dobrze rozumieć tych 6. To było i tak najwięcej ze wszystkich polskich miast. 6 pracowni zegarmistrzowskich jednocześnie działających. Tego nigdzie w Polsce nie było. Ani w sąsiednich miastach, ani we Wrocławiu, ani w Królewcu, ani we Lwowie, gdzie było dosyć dużo zegarmistrzów. Gdańsk był stolicą polskiego zegarmistrzostwa. No ten zegar, jego tarcza istnieje do dzisiaj. Tam jest według opisu Kaszlińskiego, zegarmistrza z XIX wieku. Są tam 32 złocone gwiazdki. Trudno dzisiaj się doliczyć, ale może którejś brakuje. Jest tam także u góry data 1637 i herb van Kempenów. W tym czasie burmistrzem był Egbert van Kempen, który no, dodał pieniądze, bo to też kosztowało bardzo dużo. Jest to największa zabytkowa tarcza zegara w Polsce. Ma średnicy 5 metrów i 12 centymetrów. Jeszcze dodam, że teraz ma, jak każdy współczesny zegar, wskazówkę minutową, ale dodano ją dopiero w XIX wieku, a przedtem na tej osi zegara, osi wskazówki godzinowej, wystawała taka złoto-czarna kula faz księżyca, bo zegar pokazywał fazy księżyca. No niestety to się często psuło, a poza tym w XIX wieku ludzie już się bardziej spieszyli niż w dawnych czasach i potrzebna była wskazówka minutowa. Teraz jest odwrotna tendencja, w zabytkowych zegarach wyrzuca się te wskazówki minutowe. I tu można by przywrócić tą kulę faz księżyca. Zegar ma obecnie mechanizm wykonany przez panów Janiszewskiego i Kaweckiego w 1988 roku. No oni obydwa już nie żyją. Zegar jest trudno dostępny, więc są różne pomysły, żeby to usprawnić, ale w tej chwili chodzi dobrze. Proszę Państwa, w państwie, w monarchii Habsburgów była także Praga czeska. Praga ma zegar astronomiczny, my mamy zegar astronomiczny. Praski ma troszkę inaczej rozwiązaną część planetarną, mianowicie jest tam astrolabium, czyli ruchomy krąg zodiaku, który w ciągu roku się przemieszcza i obraca w dodatku. U nas krąg zodiaku jest nieruchomy, więc zaletę praskiego zegara, nie tylko praskiego, dużo zegarów ma takie astrolabia, jest to, że pokazuje także godziny wschodu i zachodu Słońca i Księżyca. W gdańskim zegarze godzin wschodu i zachodu nie ma. Mamy tylko pozycję tych ciał niebieskich na niebie, czyli w znakach zodiaku. Ale poza tym mamy bardziej rozbudowaną część kalendarzową u dołu, bo są aż dwie tarcze, duża i mała.
Tam jest tylko jedna tarcza. Zresztą nasza tarcza jest największa i jest poza tym najstarsza, używana do dziś, bo z 1463 roku, przynajmniej od tej daty pokazuje. Natomiast tamta tarcza kalendarza jest w ogóle nowa, bo po prostu co pewien czas te tarcze trzeba zmieniać. Nasza wytrzyma do 2072 roku. Potem trzeba będzie zrobić nową, bo w tej chwili mamy szczęście, że co 532 lata jej dane się powtarzają. Wobec tego, mimo że była z XV wieku, pasuje jej dzisiaj z pewnymi poprawkami. No dodajmy jeszcze, że i tam i u nas przechodzą apostołowie, ale u nas osobno ewangeliści u góry, apostołowie u dołu. Poza tym u nas przechodzą po tych takich scenach wystających, półokrągłych, natomiast tam oni się pokazują w okienkach dwóch tych, które na tym zdjęciu są zamknięte. Jeśli chodzi o części podstawowe, o właśnie kalendarium i planetarium, to nasze są odrobinę większe, natomiast jeśli jako całość, tam ten zegar jest większy, no bo to jest w ogóle część wieży zegara. Trudno tu powiedzieć, co tu jest wysokością samego zegara. Proszę Państwa, do monarchii Habsburgów należały także Węgry, chociaż bywały tam bunty. No i przykładem księcia siedmiogrodzkiego jest Stefan Batory, który zresztą na początku był zwolennikiem Habsburgów, cieszył się ich protekcją, potem się buntował. No i on właśnie przeciwko Maksymilianowi został wystawiony w elekcji 1576 roku. No Maksymilian zmarł w międzyczasie, był dużo starszy, wybrano Batorego. Jak wiemy, Gdańsk żądał, żeby zatwierdził jego stare przywileje jeszcze z czasów przed Zygmuntem Augustem, przed tą konstytucją Karnkowskiego, która bardzo ograniczała swobody, a on oczywiście żądał, żeby mu złożyli hołd, a o przywilejach będziemy gadać później. Doszło do oblężenia, które zakończyło się kompromisem. Miasto było zbyt potężne, żeby je zdobyć. W końcu wypłacono pieniądze, które poszły na wojnę z Moskwą, coraz bardziej zagrażającą, a Gdańsk złożył hołd i otrzymał zatwierdzenie przywilejów. No, w czasie, tuż przed tym oblężeniem, gdański tłum podpalił, zniszczył, zaatakował kościół cystersów w Oliwie, dlatego tu jest pokazane, jak się pali, a Batory go potem kazał odbudować i wypłacić odszkodowanie. A więc Węgry, kraj Habsburgów. Z Węgier przybył do Gdańska w 1616 roku młody człowiek, student, potem nauczyciel, Marton Czombor. Zostawił fantastyczne opisy Gdańska, zresztą przetłumaczone na polski w książeczce takiej Podróż Martona Czombora po Polsce. Tu pokazuje Gdańsk w jego czasach, mapa Szmera z 1615 roku. On to wszystko opisał w sposób niezwykły. Tutaj mam taki fragment. Ma Gdańsk piękne szkoły, pomiędzy którymi naczelne miejsce zajmuje gimnazjum mieszczące się w dawnym, szarym klasztorze. Sam budynek jest śliczny i według mnie tak rozległy jak zamek w Tokaju.
Wokół budynki ciągną się przepiękne krużganki niczym w zniszczonym klasztorze koszyckim. U góry jest 60 komnat, ongiś zamieszkanych przez mnichów, dziś zaś przez uczniów i tak dalej. Naprawdę warto tą książeczkę czytać i tutaj mam widok klasztoru, który już nie był klasztorem, tylko właśnie gimnazjum przy Kościele Świętej Trójcy i widok krużganków. Tam dzisiaj, jak wiadomo, jest muzeum, no jedno z najpiękniejszych, jeśli chodzi o budynek w Polsce. Również w czasach Czombora Gdańsk był największym portem na Bałtyku. I on tam pisze między innymi, że jak wyszedł na spacer na nabrzeże, długie nabrzeże, to czasami było tyle statków w porcie, że przez ten gąszcz mastów nie mógł zobaczyć nabrzeża po drugiej stronie przy Spichlerze. No jeszcze jedna pamiątka węgierska w kościele świętej Elżbiety pokazuje widok z czasów wojny zresztą, z tą przepiękną wieżyczką, która została spalona i do dzisiaj nie odzyskała tego wysmukłego hełmu. On naprawdę zmienia widok tego kościoła. Wewnątrz mamy między innymi epitafium szlachcica węgierskiego w Adama Wajdewaja z 1719 roku. Jest tam napis: tutaj leży dostojny i wspaniałomyślny pan Adamus Wajdewaja, znamienity szlachcic węgierski. Cnotą, roztropnością i pobożnością wśród wielu wybranych błyszczący, który się dobrze ojczyźnie zasłużył i na wygnaniu stał się przykładem śmiertelnego losu wygnanych z ojczyzny i tak dalej. Umarł w Gdańsku. On przyjechał tutaj jako dworzanin Ferenca Rakoczego, który właśnie zbuntował się przeciw Habsburgom. No i niestety żył w biedzie. Jego żona musiała wypruwać ze spódnicy złote nici i przetapiać je, żeby w ogóle mieli co jeść. No jeszcze jeden pochodzący z tamtych terenów, już nie z Węgier, tylko właśnie ze Śląska, z Bolesławca, to jest Marcin Opic. Wielki poeta niemiecki, porównywany z naszym Kochanowskim, bo to był pierwszy poeta, który pisał w języku niemieckim, nie po łacinie. Napisał między innymi Księgę Niemieckiej Poezji. Ale do Gdańska trafił jako sekretarz Władysława IV Wazy. Napisał na jego cześć poemat fantastyczny, panegiryk, tutaj pokazuje jego okładkę, w 1630 chyba roku. I no, zmarł tutaj w czasie zarazy. Znał różne języki, oddawał usługi dyplomatyczne. Są tłumaczenia niektórych jego poezji. To był rzeczywiście wybitny poeta, niezwykły człowiek, Ślązak, który osiadł w Gdańsku. No a jeśli chodzi o wygnańców, to w 1731-32 roku wypędzono protestantów z Salzburga. I to mapka pokazuje drogi, jakimi wędrowali po Europie i znajdowali schronienie w różnych krajach tolerancyjnych albo protestanckich. Tam Salzburg u góry, piękne miasto, miasto Mozarta, tam się Mozart urodził, no niezwykle piękne. Pokazuje też parę tych wygnańców, tak jak ich przedstawiono, i dom z XVIII wieku, z pierwszej połowy, Grodzka 12, tam teraz jest jakiś hostel czy hotel. I tam na górze rzeźba była
właśnie takiego Salzburczyka. Przed wojną była tam restauracja, pod Salzburczykiem się nazywała. No niestety, kiedy tu opuściło Towarzystwo Gdańskie Naukowe, to z tą chwilą zniszczeniu uległ, w ogóle już rozpadł się ten Salzburczyk u góry. No i wnęka jest dzisiaj pusta. Wiem, że Towarzystwo Naukowe ma u siebie, bo kazało wykonać nową figurę. I no bardzo bym się cieszył, żeby tam wróciła, bo jest bardzo charakterystyczna. Pokazuje właśnie człowieka w takim stroju, jak tu z lewej, z tymi charakterystycznymi pumpami założonymi pod kolanami, nogawkami i z kijem wędrownym i w tym kapeluszu charakterystycznym. Jest to pamiątka historyczna na zachowanym domu. On był już zniszczony, spalony, ale fasada jest w całości zachowana i powinien tam wrócić. Po wojnie nazywano to przez nieporozumienie domem pod Holendrem, ale to chodzi o Habsburg. No i jeszcze jedna ciekawa rzecz, która nas wiąże z Austrią. W Wiedniu w 1919 roku rozpadła się ta monarchia Habsburgów. Austria jako Austria sama została państwem osobno, Węgry i inne kraje. Polska odzyskała niepodległość. I w Austrii był przez długi czas, chyba 5 lat, rząd socjalistyczny, który zwracał uwagę na budowę osiedli mieszkaniowych, ale nowego typu, takich osiedli samowystarczalnych, zaopatrzonych w przedszkola, w żłobki, restauracje, wszystko na miejscu. Wiedeń zasłynął z tych hofów, jak to się nazywa, hof to dwór inaczej. I mamy tutaj u góry dwór Reumana z 1926 roku. Jak widać, w dziedzińcu są nawet fontanny. I drugi na dole, Karl Marxhof, czyli Karola Marksa z 1930 roku. Ten dolny to jest budynek najdłuższy w Wiedniu, ponad kilometr. Przypominają się dzisiejsze nasze falowce, ale nie o to mi chodzi. W tym samym czasie, tuż potem, pod wpływem tych idei powstawały takie dwory w Gdańsku. Jeden z nich to jest tak zwany dwór Sokoli, 1930 rok. Tak się to nazywało, no niestety Falkhof to po wojnie ludziom, którzy tu nazwami się zajmowali, nic to nie mówiło, jakiś Falkhof. I zamiast nazwać to Sokoli dwór, to nazwali tą wewnętrzną uliczkę, ten dziedziniec osiedla, tarasy. No to są tarasy, ale szkoda, że nie jest to Sokoli dwór. Wejście jest od Kartuskiej między numerem 69 a 71. Jest wjazd. No ten dom szczytowy jest trochę zniekształcony przez te fatalne nadbudówki u góry, ale poza tym, zwłaszcza tam wewnątrz, wszystko jest zachowane. Wzorowe na swoje czasy osiedle mieszkaniowe. I mamy też takie drugi hof. To był dwór Krogulczy, Sperberhof. Dzisiaj jest to ulica Zagrodowa. I to jest Kartuska między 43 a 47 jest wjazd. I warto pomyśleć, że przed nami tego rodzaju osiedla mieszkaniowe budował tylko Wiedeń. Drodzy Państwo, zbliżają się święta. Życzmy wszystkim zdrowia i życzmy, żebyśmy się uwolnili, jak nie na święta, to po świętach, od trzech plag,
jakie nam najbardziej doskwierają. Pierwsza plaga COVID, druga plaga drożyzna, a trzecia plaga głupota polityków. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i mimo wszystko wesołych świąt.